Wiele kobiet pyta się, czy mogą przebyć laserową korekcję wzroku lub inne korekcje wzroku podczas ciąży. My odradzamy od tego kategorycznie. Nie robimy żadnych korekcji wzroku podczas ciąży. Dlaczego? Dlatego, że hormony wpływają na rogówkę. Rogówka jest bardziej miękka i przez to możemy mieć więcej komplikacji. Nie podczas zabiegu, ale w przyszłości, po zabiegach. Może to doprowadzić do miękkiej rogówki, do tak zwanej ektazji, keratektazji, gdzie rogówka traci swoją stabilność, traci swoją formę i automatycznie przez to pacjent o wiele gorzej widzi. I żeby kobiety jak najlepiej widziały, staramy się stworzyć jak najlepsze otoczenie dla nich, omijając ciążę.